Hej, cześć, witajcie moi drodzy, oczywiście w kolejnym odcinku zagrajmy Wiedźmin 3. I tak, dzisiaj oczywiście porobimy sobie zadanka poboczne, których mamy jakoś 3 tylko. A, plus 4, ale to na razie to jest na tym, na Skellige. Ale tu jeszcze trochę. A, i tutaj mamy jeszcze... Aha, okej. Spotkanie z Oltanem. Dobra, to na razie robimy sobie... Robimy poboczniaki na razie. Chowaj tę broń, kurde, Geralt. No, dobry z siebie chłopak. Bardzo dobrze. Oho! Bardzo... Ale mu odejmuje. Bardzo dobrze. Elegancja Francja. Dobra, lecimy dalej. Nie ma czasu, co nie? Świnie ktoś zabił nawet. Czy mi się wyda... O, tutaj, tak? Jak powyżej? Kurde. Dobrze. Bardzo ładnie. Dobra, gdzie to jest, to coś? Spotka się z Triss, no dobra, ale okej, okay, ale jak mam... Kurde, jakie dziwne domy, co nie? Powiem wam szczerze, dobra, czekajcie, to nie tutaj. To chyba tutaj mi się wydaje. Ej, ek, a, zapukaj, okej. Okay. Puk, puk, puk. Tak? Do kogo? Do Triss. Jej od razu mówiłam, żadnych mężczyzn. Spokojnie, na pewno nie zostanę. No okej, okay, zamykaj ta już drzwi. Bardzo dobrzy ludzie jesteście, że jo, znaczy w ogóle, że jo. Eberczyki to tchórze. Za pontar pouciekali zamiast ojczyzny broni. Dziwna kryjówka. Troszeczkę, co nie? Jakiś taki dom, powiem wam, jest ten krzywy, co nie? Kurde, przypomina mi się wieża Xardasa, ta taka stara. Mam problem. Moglibyśmy o tym porozmawiać? No, porozmawiajmy. O czym chciałaś porozmawiać? Dostałam dość dziwną wiadomość. Kto ją przysłał? Służący Ingrid Wegelbud. Podobno jego pani jest gotowa przekazać sporą kwotę, by ułatwić czarodziejom ucieczkę z Nowigradu. Domyślam się, że nie będzie to bezinteresowna darowizna. Nie. I właśnie tutaj pojawia się problem. Wegelbud chce mnie o coś prosić, ale nie podano żadnych szczegółów. Mam się spotkać z tym sługą na targu rybnym, a on mi wszystko wyjaśni. Tylko nie wiem, czy to dobry pomysł. Właśnie. Dlaczego się boisz? A co jeśli to zasadzka? Z jednej strony nie chciałabym zmarnować takiej szansy, bo potrzebujemy tych pieniędzy, a z drugiej... Nikt nie wymaga od ciebie, żebyś się należała. Ja sama tego od siebie wymagam. Kiedy nie wiedziałam, jak to jest, kiedy cię torturują, kiedy słyszysz krzyki innych i nie możesz nic zrobić. Przecież mogłaś uciec w każdej chwili. Wiem, ale i tak byłam przerażona. A co i... Kurczę, co by tu wybrać? Pomogę ci, a co tam? Nie podoba mi się to wszystko. Przecież Geralt jest... przyjacielem, co nie? W jaki sposób masz się skontaktować z tym sługą? Praktycznie jak brat, siostro. Serio, serio. Kluczy przytroczonym do pasa. Mam go zaczepić i zapytać o cenę pstrągów. Jak myślisz, czyj to pomysł? Sługi czy samej Ingrid Wegelbud? Zakładam, że Ingrid. Służący mają mniej czasu na czytanie powieści. Chyba lepiej będzie, jeśli to ja porozmawiam z tajemniczym mężczyzną. Ale on spodziewa się, że... Wystarczy, że poczekasz gdzieś w pobliżu, aż sprawdzę, czy... Dobrze. Zobacz... Okej, okay, dobra. Troszeczkę daleko to jest, ale co tam. Czekaj, czekajcie. Jeszcze sobie tu zobaczę, jak wygląda tu dalej domek. Jej. Jabłko. Nie wiem, po co mi ten nóż, ale... Czekajcie, tu coś mamy jeszcze. Nóż. Mhm, dobra, idziemy dalej. Czy idziemy do tego...
No ten targ rybny, co nie? Dobra, co my tu jeszcze mamy w ogóle tak mniej więcej? Bawełna. Nie wiem, po co ja to biorę wszystko. To w ogóle nie są w ogóle ważne rzeczy, co nie? Do... Dobra, niech będzie. Tak, kawalerzy? Dobra, wychodzimy stąd i lecimy. Co nie? Dobra, nie ma czasu, nie ma czasu, po pierwsze. A, tu byli te... Człowiek tego juniora, ale zabici, słabi są jak nie wiem co. Dobra, dobra. Chcesz na gorzałę, kurde ziomuś. A, dlaczegoż? Dlaczegoż? Kto mi to powie o tym? Dlaczego? Nie, będę śpiewał piosenek. Nie. Spotka się ze służącym, kurde. Się pomyliłem. Podejrzanie dużo ludzi w niebieskich kaftanach. Chciałem zapytać. Tak, czy mogę... Wiesz, gdzie mogę kupić... Ale... Teraz nie sezon na pstrągi. Kup... Mhm. Tu ktoś jest. O. Wiesz, gdzie mogę kupić najtańsze pstrągi? Możliwe. Jeśli chcesz porozmawiać z adresatką listu, to tylko... Ostrożność nakazuje mi... W tej chwili ostrożność nakazuje ci się niesprzeciwie. Chyba nie mam wyboru. Okej, okay, a widzicie, jakie to było łatwe, Dobra, prowadź mnie, drogi mieszczaninie. Okej, dobra, podążaj za służącym Wegelbudów. Zobaczymy, co się stanie. Może... Wow! Dobrze, bardzo dobrze. A masz. Dziękuję. Dobra. Kurde, widzę, że tu jest ta... W ogóle ten Nowigrad. O, dobra, okej. Okay. Czego od ciebie chcieli? Nie wiem. Ale zaraz powiem, jak się skończy taka... Znaczy... Filmik. Znaczy cutscenka, co nie inaczej się mówi na to. Ale zaraz. Gdzie jest pani Marigold? Ja jestem. Miała pani przyjść sama. Gdyby nie on, tamci trzej pewnie już by cię prowadzili na przesłuchanie. Ten wysoki... Tak. Pewnie ma pani rację. Ja... Mów. Mów, w czym rzecz? Chodzi o syna pani Wegelbud. Panicz Albert interesuje się alchemią. I dowiedzieli się o nim strażnicy świątynni. Uuu, niefajnie. Się nie przejmowała, ale skoro próbowali cię dopaść pomocnicy łowców, sprawa wygląda poważnie. Tak. Pani Wegelbud udało się przekupić straż. Ale łowcy płacą za każdego schwytanego czarodzieja, więc chyba... Strażnicy najpierw wzięli łapówkę od wystraszonej rodziny, a potem i tak szepnęli słówko łowców. Wygląda na to, że Albert powinien zniknąć, to jak najszybciej. Mogę to zorganizować. Czy młody Wegelbud da radę niepostrzeżenie wymknąć? Niestety to nie takie proste. Pani Czuch, żeby go stamtąd po cichu wyprowadzić. Pani Ingrid... A ja miała... Obym się tam zjawić i pomóc mu uciec. Tak. Bez pani nam się nie uda. Pani Wegelbud obawia się, że wszyscy domownicy są pod obserwacją. To dobry pomysł. Uczne przyjęcie powinno zmylić łowców. Tak. Zwłaszcza jeśli chociaż połowa tego, co słyszałam o balach w rezydencji Wegelbudów, to prawda. Podobno na ostatnim podano 100 różnych deserów, a fajerwerki puszczano aż do brzasku. Tym razem ze względu na trudne wojenne czasy będziemy musieli się ograniczyć do 85 deserów. Kandyzowane płatki błękitny krusz z nazwą... Dobra, tu nic mi nie mów o deserach, bo ja nie chcę słyszeć na razie. Bo jeszcze mi się zechce jeść i to będzie. Nie, żartuję.
O właśnie, 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 właśnie. Problemów podczas przyjęcia? Najtrudniej będzie utrzymać w tajemnicy ucieczkę panicza przed jego babką. Jak to? Pani Patrycja Wegelbud jest gorliwą wyznawczynią Wiecznego Ognia. Na szczęście starsza pani Wegelbud rzadko bywa w rezydencji za miastem. To rzeczywiście dość nietypowa rodzina. Nie mnie to oceniać, panie. Czekajcie, co ja miałam mówić? Coś na temat chyba tych bandytów, co mnie zaatakowali. A, dobra, już wiem, już wiem. Widzę, że ten Nowigrad to, kurde, powiem wam, jest w ogóle niechronione miasto, w ogóle. Kurde, to powiem wam, masakra. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli zostawać. Czy to znaczy, że pójdziesz tam? Oczywiście. Mogę pozwolić, że pomyśl tylko. 85 deserów. Mm. 22 cale w talii. Proszę o to zaproszenie. Niech pani ubierze maskę lisa do... Maska lisa? A ja mam... Jak go założyć? Mam jeszcze coś. Możemy tam iść od razu? Żartujesz, prawda? Przecież musimy się przygotować, przebrać. Przede wszystkim kup po drodze maski. Znasz sklep, który prowadzi Elihal? Nie. Na pewno znajdziesz tam wszystko, co potrzebne. Byłem tam kiedyś. Elihal przyjaźni się z Jaskrem. Serio? Chyba obejdzie. Dublet Geralt jest, kiedy już to załatwisz, przyjdź. Dobra, okej, okay, kupimy te maski, tak. Trzeba, trzeba, co nie. Możemy to zrobić tutaj albo pójść tam. Tak, tak, tak. Kurde. Dobra. Czekajcie, idziemy. Kup maskę lisicy, właśnie. Jak daleko? 200 metrów ponad? Daleko. No, nie laguj się, gro, proszę, nie laguj się. Co ja mam teraz zrobić? Ojojoj, nie wiem, co muszę teraz zrobić, ziomuś. Nie wiem. Żyjemy w materialnym świecie. Mhm. Ale nie, jeszcze wrócę do tego chronienia miasta, co nie, Nowigrad. Powiem wam, że tutaj, kurde, jest za dużo tych bandytów. W ogóle nie chronione miasto. Na przykład w dwójce. Jakie tam było miasto. Czekajcie, jakie tam było miasto. Ja już, kurka, woda, nie pamiętam. Powiem wam, takich rzeczy, kurde, łatwych nie pamiętam już. Powiem wam, że już wszystko mi wyleciało tam. W ogóle od... Znaczy z Wiedźmina dwójki, co nie? Wiem tylko, jakie były postacie. Ten Filipa Elhard, czy jakoś tak. Znaczy to Filipa, co nie? Jaskier był na pewno, Vernon, Zoltek. Co nie? Kto tam jeszcze był? Czekajcie, kto tam jeszcze był? A, to okno. To okno było, tak? Dobra, okej. No nie wyjmuj miecza w pirunę. To nie jest, kurde, śmieszne. To nie jest śmieszne. Czekajcie, gdzie? Elihal, a tu jest ten. Witaj, tym razem przyszedłeś obejrzeć wiosenną kolekcję? Pewnie. Chętnie oby. Oczywiście, proszę. Okej, czekajcie. To mam kupić? I co mam jeszcze kupić? Czekajcie. Czekajcie, bo nie wiem, co mam kupić jeszcze, kurczę. Czekajcie, kup maskę na bal maskowy dla siebie, ale kurczę. Nie wiem co. Chyba to, co tam było. Witaj. Pokaż mi swoje towary, okej. O właśnie, czekajcie, sobie zobaczę jeszcze, jakie są. Czy są jakieś dobre pancerze, czy nie. Nie ma za bardzo, co nie. Kupię sobie to. Okej. Maska ptaka to chyba nie, bo to będzie troszkę do ten zła. Nie, ta maska tego Arlekina, czy jakoś jak to będzie, słaba trochę. Dobra, kurde, jak mam stąd wyjść? A tędy, dobra, okej. Czekajcie, to wracamy już do Triss. Bardzo dobrze, kup nowy strój. A, jeszcze mam kupić sobie spodnie? Gdzie to jest? Czekajcie. U niego? O, nie wiem gdzie nawet, kurczę. Dobra.
znajdziemy spokojnie ten strój nowy, spokojniutko. Co ja miałem mówić? A, te postacie z dwójki jeszcze, zapomniałem totalnie już, to ja o czym mówiłem kilka minut temu. Kurde, strażniku głupi, bo zaraz cię zabiję. Najlepsze to były, powiem wam, jeszcze tak powrócę do dwójeczki, te trolle. Kurczę, fajnie oni gadali, powiem wam wtedy, w drugiej części, jak no w ogóle jak grałem sobie i nagrywałem to serię. Kurczę, powiem wam, że nie zapomnę tej dwójki, tylko, znaczy nie zapomnę tej dwójki jako gry, co nie, że grałem w no chociaż raz. Ale powiem wam, że Wiedźmin to najlepsza gra w ogóle tamtego roku, co nie. Wtedy ją produkowali o Sonie i te dodatki, znaczy w dodatki powiem wam, nie grałem w ogóle. I tak mi się wydaje, że... I tak myślę, że... znaczy to jeszcze wiecie, trochę jest do końca gry, ale tak powiem, że dodatków na razie nie będę nagrywał. Geralt! Kurde, jak ja lubię, jak ona mówi. Geralt! Czy jakoś tak. Ono w ogóle, kurde, zawalista postać jest. Kurde. Wszystko gotowe, może... Szkoda tylko, że nie ubrałeś się elegancko. Naprawdę oczekiwałeś, że pojawi się tu w koronkowym kołnierzu i... Wyglądałbyś świetnie na... Wolę nie pytać, co to takiego. To co? No idziemy na te... Nie wiem, co to w ogóle ma być. Zobaczymy zaraz. Kurde, w ogóle to jest bardzo przyjazna postać dla mnie ta. Triss jest... Fuj, Yennefer, znaczy. Co tam jeszcze tam jest? Jaskier, Zoltek, Wezemir. I sam Geralt, oczywiście. I ktoś tam jeszcze. I wiele, wiele innych. Co nie? Witam, szanownych państwa. Witam. Jesteśmy gośćmi pani Ingrid Wegelburg. Proszę pokazać zaproszenie. Wszystko się zgadza. Znajdziecie panią Wegelbut na podwórzu posiadłości. Nosi maskę papugi. I jeszcze jedno. Miecze proszę zostawić tutaj. No niech będzie. Niech będzie. Życzę udanego wieczoru. Nie będę, kurde, z bronią wchodził chyba, co nie? Na przyjęcie. Wow. Czekajcie chwilę. Kurde, nie lubię jak... A nie, dobra, wszystko słychać. Myślałem, że coś nie słychać dobrze. Dobra. Oj, spokojnie, ludzie. Biały zając? Dobra, lecimy z tym koksem. Nie poznaje ci ziomość, nie, oho. Ładnie to tak, starych przyjaciół nie poznawać, hm? To jakaś pomyłka, nie znam pana. Nie wygłupię się, Wiwianka. Wszędzie możesz sobie zgrywać wielką panią, ale zanim cię ten baron Edward... Dosyć tego. Pani powiedziała, że cię nie zna. A to co, nowy jakiś? Jeszcze starszy niż po... Chodźmy, Triss, nie rób... Ej, Wiwianka! Bardziej się lubiłem, kiedy zaszypiałem... Ale ja cię nie znam, ziomuś, kurde! No bez kitu. Się, kurde, przyczepił. Skrętny typ. A ja ci zaraz wpier... Się rozpychasz jak głupi jakiś, kurnia. Przepraszam! Znowu u tej dziwki ratował! Wow. Moritz? Co ty tu robisz? A kim? Mała Marigold, no proszę. Tak, ja też się za tobą stęskniłam. Ale darujmy sobie to teraz. Masz jak wydostać się z Nowigrad. Właśnie, jesteśmy tu... Please, jesteśmy tu w innej sprawie. To ta sama sprawa. No, Moritz?
Miałbym dołączyć do was, to znaczy... Są tam też twoi przyjaciele. Kiedy już zbierzemy się wszyscy, wyprowadzę was. Ty wyprowadzisz? Wybacz, Marigold. Tak jakbym dał się... Żegnam. A idź. Kto to był? Właśnie, kto to był? To stary znajomy, nazywa się Moritz Diefenthal. Potem ci opowiem. No, mam nadzieję, że opowiesz mi o tym. Bo jak nie, to koniec. Jak to się nazywa? Przyjaźni. Rozejrzyjmy się tu. Tam jakieś zadanie jest. Czekajcie, zanim jeszcze tutaj... Krupier. O, proszę, następny chętny. Prosi. A co się z nim stało? Jacyś dobrze ludzie odprowadzili. To jak? Gramy? Najpierw zmierzy się pan... Stać go na przegraną. Nie, karty to nie dla mnie, nie. Nie, karty to nie dla mnie są, nie, idziemy stąd. Nie, karty nie, ja kart nie lubię, nie. Czekajcie, kurde. Tam dalej. Okej, mam tu kogoś, mam, dobra, okej. Papuga. Przepraszam was na chwilę. Why? Tak, to ja, ta od Strongów. A tak, oczywiście. Proszę mi wybaczyć te środki ostrożności, ale może... No dobra, idziemy. Dziękuję, że zgodziliście się nam pomóc. Mój pokojowiec uprzedził mnie, że przyjdzie pani z przyjacielem. Wolałabym, żeby jak najmniej osób wiedziało o ucieczce Alberta, ale skoro pani mu ufa, jak nikomu innemu. Mhm. Łowcy dali o sobie znać? Odkąd napadli mojego sługę na rynku, ale jeden ze strażników, którego udało mi się przekupić, powiedział, że... A skąd w ogóle straż dowiedziała się, że pani syn zajmuje się alchemią? Cóż, niestety nie mogę ręczyć. Czy to sam Albert nie pochwalił się komuś jakimś... Całkiem jak jego ojciec. Miły to był człowiek, ale przybył... A skąd? Próbował je hodować. Może powinnam się... Dobra, chodźmy po tego Alberta. Chodźmy po Alberta. Gdzie teraz jest? Zabawia gości na przyjęciach, zawsze wszędzie go pełno, więc nie chciałam, żeby ktoś nabrał podejrzeń. Kiedy będzie mógł wyjść? Musimy poczekać. Chociaż goście wypiją... Dobre. Zauważali już tylko tacę z pełnymi kielichami. To nie potrwa długo. Jak go rozpoznamy? Jak go rozpoznamy? Nosi maskę pantery. Wie, że po niego przyjedziecie i jest bardzo podekrzany. Przyjedziecie czy przyjdziecie? Coś tu się po... chyba pomylili, coś się. Ale mniejsza o to, nie będę... O takie szczegóły się przecież... wiecie. Doskonale się odnajdzie w towarzystwie niektórych czarodziejów. Geralt! Pójdziemy go poszukać. Nie będę się o takie szczegóły przecież szczepiał, co nie? O. Dobra, odszukaj. Chodźmy poszukać Alberta. Albert! Matko, co za potworzysko! Albert Wegelbut? A wygląda ci na żał... O, pokoju! On nie żyje! To chyba nie jest on. To nie jest on. Na to wygląda. Tu ktoś jest? Tak? Ty jesteś Albert? Albert Wege... Nie. Jestem czarną panterą. Ach, panie hrabio. Przysyła nas twoja... Och, czyli pan... Ale kurde się nabrał. Nie będę brał przecież tamtej drugiej opcji, co nie, żeby się ludzie, wiecie, dowiedzieli. A kiedy możemy opuścić posiadłość? No, matka mówiła, że lepiej poczekać, aż wszyscy więcej wypiją. Poza tym później będą fajerwerki, to odwróci uwagę. Okej.
Kiedy się zaczną, wymknę się do ogrodu. Spotkajmy się w labiryncie. Będziemy tam na ciebie czekać. Okej, okay, dobra. Ale najpierw koniecznie spróbujcie tego różowego Fiorano. Koniecznie. Okej, okay, dobra, to później. Może. Mam nadzieję, że Albert nie zapomni, po co zorganizowali to przyjęcie. Może poczekamy w ogrodzie? Widziałam tam taki... Okej. Okay. Czekajcie. Dobra. Działa mi w ogóle. Tędy, poczekaj na ławce w towarzystwie Marigold. Znaczy Triss, nie? Czekajcie. Tędy chyba. Tędy tutaj? Może usiądziemy tutaj. Co za ulga zdjąć maskę. Choćby tylko... Będziemy mieć stąd dobry... Tak strasznie dawno. Czy to w takim razie dobry moment, żebym cię zapytał? Tak? O tego czarodzieja, którego tu spotkaliśmy. A, Amorica... Co chcesz wiedzieć? Wszystko! o właśnie. Skąd się znacie? Geralt, wszyscy czarodzieje się znają. Niektórzy mają ponad 100 lat, a to sporo... W takim razie kiedy go poznałeś? Na innym przyjęciu. Dawno temu. Podszedł do mnie... A ty odmówił? Tak sądzisz? Uganiał się za mną potem jeszcze... Miałem wrażenie, że nie przepada za tobą. Myślę, że chętnie widziałby mnie w roli swojej podopiecznej. Ale to ty organizujesz ucieczkę. Czasami naprawdę nie wiem. Nie wiem, jak udało mi się zebrać ich. Po prostu masz charyzmę. Naprawdę tak myślisz? Pewnie. Ani się obejrzysz, jak będą o tobie mówić żelazna Marigold. I mogłabyś jeszcze nosić opaskę na jednym oku. A ja przez chwilę myślałam, że mówisz... Kurde. Szczerze. Oczywiście, że mówię szczerze. Patrz na... To się dzieje. Nie, po prostu jakiś zabłąkany go... Pewnie szuka swojej towarzyszki. Jak w tej elfiej bajce o żabiej pliszce. Inchu, inchu, bak, brocha, pomalutku mała żabko. Cicho, chodźmy stąd. Właśnie, cicho bądź. Triss, cicho. Mam nadzieję, że goście nie upiją się aż tak szybko jak ja. Ty się upiłaś już? Im szybciej się stąd wyniesiemy, tym lepiej. Ojej. Mam zamiar najpierw dokładnie obejrzeć sobie ten ich słynny labirynt. Podobno mają tam rzeźby. Całkiem, całkiem. Całkiem co? Całkiem gołe! O Jezu. Chodź, Geralt. Triss, czekaj. Geralt, idziesz? Idę pewnie. Już jestem pierwszy, widzisz? Ej, jak chcę tam skoczyć! Ej, ty. Geralt, idziesz? Jezu, jakie tu... Jezu! Uważaj! A co tam? Fajerwerki! Pani Marigold! Nareszcie! Przykro mi, że...
Dobrze powiedział. Ale na pewno to nadrobi. Nikt cię nie śledził? Chyba nie. Na wszelki wypadek zamieńcie się. My pójdziemy przodem, a Geralt chwilę po nas. W stajniach czekają na nas... Dobrze, tam się spotkamy. No okej, dobra. Kilkanaście minut później. Okej, dobra, wydostań się z labiryntu. Tędy? Czyżby ta, to pewnie ta... Miałeś mi pokazać swoje laboratorium! Albercik, jesteś ukochany! Tu jesteś! W innych okolicznościach dałbym się... Oj, przepraszam. Albert Fegelbutt? Pewnie. Oczywiście, że tak. Pewnie, że jestem Albert. Pewnie. Tylko żadnych sztuczek, bo jeszcze siniaków sobie jeszcze nie paniczna robi. Ta. Nie sądzę. Kudy, ziomuś? No, lepiej się uspokój. Jesteś pewny? No chodź tu. Okej, dobra. Dobra, którędy teraz? Tędy, tak? Dobrze idę, dobra. Okej, wydostań się z labiryntu, tylko tędy. Aha. Zmyliło mnie w pierony. Aj, tędy. Czekajcie, bo mnie zmyliło, zmylił ten labirynt w tej chwili. Czekajcie, zaraz, inaczej chyba. A właśnie, tędy na to wygląda. Dobrze idę, czy też źle? Tędy? Czy też źle, kurde mole? Chyba dobrze tym razem. Czy też źle? Dobrze, okej. Tutaj trzeba jednak było iść. Kurde. Dobra. Spotka się z Trissi i Albertem Stajni. No dobra, okej, zaraz. O kurde, czekajcie. Zobaczymy, czy tędy da radę w ogóle dojść. Okej. Już zaczynałam się martwić. Wszystko w porządku, trzeba tylko trochę posprzątać w ogrodzie, zanim goście się zorientują. Mam tam wysłać służących? Tak. Dopilnuję tego, a wy się... Wszystko gotowe? Tak. Odebrałam twoje miecze od strażnika, a Ingrid przekazała mi już pieniądze. Świetnie, dobra, to gdzie jedziemy? Świetnie, to gdzie jedziemy? Ty nigdzie. Wreszcie naprawdę mam szansę, żeby... Jeśli chciałbyś się pożegnać, wiesz gdzie mieszkasz. Pożegnać? A w sprawie tego nie powinniśmy. Wiem, że to przeze mnie. Triss, nie przepraszam. Pani Marigold? Musimy już iść. No dobra, idźcie wiem. Już. Uważajcie na siebie. No, uważajcie, uważajcie sobie. Okej, dobra. Zadanie zakończone, tak myślę, czy jeszcze nie? Zaraz zobaczymy. Ależ wieje. No, widać. Jak zadanie nie zakończone? Czekajcie.
What? O co kaman? O, ale powiem wam, że i tak... Co to za misja była? A, dobra, pamiętam już, okej. To i tak, kurde, powiem wam, że tamto zadanie w ogóle było... nie dla mnie, co nie? Czekajcie, co my tu mamy jeszcze do zrobienia? Spotkaj się... Aha, z losami czarownic jeszcze zostało nam, ta? 460 ileś kilometrów zostało nam. Aha, zadanie zakończone by jednak. Oto. To dobrze. Spotkaj się z Triss? A gdzie ona jest w ogóle? Ale nie, tego na razie nie będziemy robić. Nie, nie, nie. Znaczy to zrobimy sobie. Ale czekajcie, a ten Roach daleko jest? On jest bliżej, powiem wam. Dobra, to sobie tędy pójdziemy już. Tędy da radę w ogóle? Bo tu nie byłbym taki pewny, kurde, czy tu w ogóle da radę. Dobra, okej, jest płotka, lecimy oczywiście. Tędy da radę. A czekajcie, 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 wiecie co? Inaczej, zaraz, chwila. Właśnie. Kurde, powiem wam, że mamy tu drogowskaz przecież. Mamy drogowskaz przecież i drogowskazem możemy przecież to nie iść. Po co będę, kurde? Co będę, kurde, tu, co nie, kurde, jak to? Przed piechotko, co nie, jak możemy przecież tutaj, o. Widzicie, jak to szybko, kurczę? Już jesteśmy przy tych, przy tym jego obozie. Widzicie, jak to szybko? No, tak jak i ty mnie też drażnisz. Już o tym, ziomuś? Wkurzająco, nie spowiem wam, troszeczkę. Ale co, czekajcie, on jest tutaj chyba. Okej. Cały... Pewnie, mówiłeś, że masz jakiś... O właśnie. Mówiłeś, że ma... Zwes. Wzięła paru ludzi. No i? To chyba właśnie robią partyzanci. Robią, jeśli dostaną taki rozkaz. Dlaczego Wes poszła akurat do tej wsi? Widzisz... Chłopi z Jawornika udzielili nam wcześniej pomocy. Nilfgaardczycy się o tym dowiedzieli. Poszła wieść, że szykują kartą ekspedycję. Powiedzmy, o kurcze. No to już rozumiem, czemu West. Na wojnie giną ludzie. Miałem cię za... No, i no dobra, okej. Okay. Ja mam tylko jeden ideał. Wolną Temerię. Właśnie, przestało... Nie, tego nie będziemy... Albo... Możemy to wziąć, to opcję. Przestałeś... Gdzie tam? Dałaby się za... Wiesz, czym się różni żo... Mundurem? Pytam poważnie. Pytasz retorycznie. Żołnierz myśli taktycznie. Wie, kiedy uderzyć, a kiedy się wycofać. Wes ma z tym problem. Jest porywcza. Trzymałem ją w obozie, bo bałem się, że jak ją wyślę w teren, pójdzie... No... No dobra. Wes jeszcze nie uderzyła. Pewnie czai się ze swoim... Ty się znasz na to. No oczywiście, że tak. Czemu Boże byśmy zamierzyć. Nie zrobili tej misji dzień dla niego? Dobra. Się w Velen, pod drzewem wisielców. Velen, Velen. Jest już tylko kawa. Okej, dobra, nie ma problemu. O kurde, jak daleko. O kurde. 1100 ileś metrów. O kurde. Dobra, ale tu mamy przecież drogowskaz, co nie? Drogowskaz i... Drogowskazem polecimy, co nie? Oczywiście, że tak. Dobra, czekajcie. Czekajcie, gdzie to w ogóle jest zaznaczone, to coś? Tutaj! Aha, okej, bo oni są... Aha, koło wsi Jawornik są, tak? Dobrze mówiłem, czy źle powiedziałem? Czekajcie, zaraz zobaczymy. Chyba się pomyliłem... Nie to miejscowość. Oj kurde się mylam już. Miejscowość chyba powiedziałem. A nie, to jest drzewo wisielców. Oj, kurde, wybaczcie, pomyliłem się. O kurde, serio, pod takim miejscem się spotykamy? Oj, Vernonie. To ta wieś na dole. Już czarno od Nilfgaard. A Wes nie widzi. Może jest porywcza, ale nie głódź.
Co znowu? Ludzie, trójka, lekko uzbrojeni, składają się. Tam. Śmierć czarnym! Hepme! Cyrkę! Cyrkę! Chyba... Wygląda na to... Geralt, musimy ratować tę idiotkę. Za mną! Dobra, okej, idę już do tobą, idę. Już idziemy. Nie ma czasu. Okej, lecimy, nie ma czasu, kurde, serio. Kurde, jej życia mało jest. Oh shit. No nie! No bez kitu, serio? Dobrze jest, bardzo dobrze, dobra. Lecimy. Spaduwa, ja idę tam, kurde, szybciutko. Kurde, bo dostaję w piruny. Spaduwa. Kurde, nie trafiłem. Dobra, lecimy tutaj, bo ona tutaj nie poradzi sobie w piruny. Oho. Kurde, dobry jest skubaniec. Ty, skubaniec. Ej, ty. Dobra, dostanie. Dawaj. Dobrze. Bardzo dobrze, udało się. Dzięki Bogu. Idziesz na samobójczą misję. Jeszcze zamiast założyć na pierśnik, lecisz do walki w koszulinie rozpiętej do pępka z cycem na wierzchu. Nie jesteś moim ojcem, Roż. Nie będziesz mi mówił, jak mam się ubierać. Ale jestem twoim dowódcą, więc ma... Nie mogłam zostać... Się wkurzył. Powiem wam, że na jego miejscu też bym się wkurzył. Na tą Wes. Od zabijania, Wes, nie od ratowania. Jak ci się nie podoba, wstąp do siostrzyczek Melitele i przyucz się na znachorkę. Dawaj, dostaniesz z powrotem, jak zmądrzejesz. Jeszcze żyjesz? Został jeszcze jeden. Zabrałeś mi broń, Roż, ale poradzę sobie gołymi rękami. Zostaw go. Dość trupów. Co? Słyszałaś? Tak, i nie wierzę własnym uszom. On tu przyjechał mordować cywili. Widział nas! Chcesz, żeby wrócił do obozu? Emhyr i tak już wie, że zabijamy mu żołnierzy. Niech zo... Zabij go. Proszę. To bardzo szlachetne i w ogóle, ale jak... Nie podoba mi się to. Dobrze mówisz, Geralt. Dobry czarny to martwy czarny. Odsuń się, ja to zrobię. No dawaj, Vernon. Trokar! A, już po tobie. Nie będzie się tu, kurde, męczył, co nie? Dobra, idziemy, zanim przyjdzie tu jakiś patrol. Dzięki, Geralt. Gdybyś kiedyś potrzebował pomocy, wiesz, gdzie mnie szukać. No oczywiście. W obozie twoim. Okej, idźcie już. Dobra. Okej, ja stąd spadam też, bo... Żeby mnie tu nikt nie zobaczył. Oko za oko, okej, zadanie wykonane kolejne, dobra. Co nam tu jeszcze zostało? Poboczne. Nie, tego nie, tylko tutaj zostało nam jeszcze spotkanie się z tą... Co? 1500 metrów? Oj, kto to przyszedł? Oj, Nilbgarski. Nie słyszałem. Kurde, oni nie zobaczyli tych trupów? Kurde. O, jestem ciekaw, kurde, czy dobry ten miecz. Dobra. Czekajcie. Słabe to jest, jak nie wiem co. Dobra, okej, znaczy... Czekajcie, drogowskaz. I tak, gdzie mam iść w ogóle teraz? O kurde, daleko pewnie gdzieś. Co nie? Aha, tutaj. Dobra.
Tutaj będzie bliżej? Blisko czy nie będzie blisko? A zaraz zobaczymy. Ale tutaj będzie blisko jednak, tak jest. Wiedźmin to się nie może ospą zarazić, nie? A nie wiem, powiem ci szczerze, ziomuś. Dobra, czekajcie, da się tutaj przejść tędy? To blisko, jest 240 metrów? Bliziutko. Wolę piechotka, powiem wam, iść tutaj. Do tej kryjówki, znaczy, co nie? Tego łowców czarownic. A, to jest kryjówka Filippy Eilhart. Tej, co kiedyś ktoś ją, znaczy, oślepił, co nie? Tylko nie pamiętam już, kto to był. Chyba Radowid. Mogę się mylić, powiem wam szczerze. Niech się o to, nie pamiętam już, powiem wam szczerze, kto ją oślepił w ogóle. Zobaczymy, jak będzie wyglądać w ogóle w tej części, co nie? Filippa. Jestem ciekaw, kurczę, powiem wam. Ciekaw jestem, serio, 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 serio. Dobra, nie będziemy podchodzić tu blisko. Bo jeszcze mnie tu mogą zaatakować skurczybyki. Widzimy się oczywiście w kolejnym materiale. I cóż, cześć!